W związku z tym, że 31 października obchodzimy Dzień Oszczędzania, w ramach naszego barometru Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące ich podejścia do oszczędzania. 80% Polaków deklaruje, że absolutnie warto oszczędzać. Niestety ten poziom deklaracji niekoniecznie zgadza się z rzeczywistością. 43% deklaruje, że nie posiada takich oszczędności, które dawałoby im poczucie bezpieczeństwa. To bardzo dużo. Natomiast 40%, czyli niewiele mniej, deklaruje, że taką kwotę zgromadziło. Ta kwota w tym roku, która pozwala zgromadzić taką bezpieczną poduszkę finansową i daje to poczucie bezpieczeństwa finansowego, to 5000 zł. Tak deklaruje większość Polaków. Warto zauważyć, że kwota ta z roku na rok systematycznie rośnie. 2 lata temu było to 3200 zł, rok temu 4100, w tym roku jest to kolejny 1000 więcej. Kwotę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie, gromadzimy średnio parę miesięcy. Zdarza się, że nawet i parę lat. Tylko 16% respondentów twierdzi, że zgromadziłoby taką sumę w okolicach kwartału. Suma ta oczywiście jest różna w zależności od wieku. Młode osoby stawiają na około 2000 zł, to jest ta suma, która daje im takie poczucie bezpieczeństwa finansowego. Natomiast osoby z wyższym wykształceniem i przedsiębiorcy deklarują, że to są dużo wyższe kwoty, czasami dochodzą nawet do 300 tysięcy złotych. Warto odkładać nawet drobne wartości pieniędzy, nawet resztę z zakupów, po to, żeby nawet na koniec miesiąca móc sobie pozwolić na coś większego, ewentualnie gromadząc przez cały rok na jakiś już ekstra wydatek albo po prostu na przyszłość.